Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ze szkolnej ławki znajdujemy się w szkole podstawowej imienia bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Naszym gościem dzisiaj jest pani Barbara Tabaczyńska. Witam pani Basiu. Pani Basia jest nauczycielką nauczania zintegrowanego. Jest również logopedą oraz absolwentką Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Prowadzi również terapię psychologiczną. Pedagogiczną. Dziękuję pani Basiu. Rozmawiamy dzisiaj o dzieciach, bo jest pani wyjątkowym nauczycielem. Miłą. Tak sobie pozwolę się do pani też zwracać, bo metody nauczania, które pani stosuje, z których pani korzysta w nauczaniu młodego pokolenia, wybiegają poza programy tego naszego ministerstwa. Mówię tutaj o odżywianiu, bo tak. Jest pani inspiratorem nie tylko dzieci, ale również i rodziców do tego, żeby zdrowo jeść. Co panią skłoniło do tego, żeby poruszać temat odżywiania wśród tak młodego pokolenia? Bo pani podopieczni w jakim są wieku? Ośmiolatki. Ośmiolatki. Tak. Co się stało takiego, że już w tym wieku zaczyna pani masować te nasze młode umysły pod kątem zdrowego odżywiania? Mhm. Pani Magdo, ja zaczęłam od siebie. Z chwilą, kiedy byłam coraz bardziej świadoma, i coraz bardziej świadomie wybierałam to, co mogę jeść. Potrafiłam rozróżniać, co dobre, co niedobre, co szkodzi, co nie szkodzi. To w tym momencie zwracałam taką większą uwagę na to, co jedzą dzieci. Zawsze zwracamy, bo to właściwie taki problem dbania o zdrowie dzieci występuje od zawsze. Z tym, że nie zawsze możemy pewne rzeczy zrobić. Ja trafiłam na fantastyczny grunt, dlatego że nie zrobiłabym absolutnie niczego bez rodziców, bez ich pomocy. Tutaj współpraca była tak fantastyczna. Wiadomo, nie wolno wchodzić z butami do cudzej kuchni i nie wolno zmieniać nagle nawyków żywieniowych rodziny. Absolutnie nie. Poza tym, no też same dzieci by się nie zgodziły, prawda? I zaczęliśmy najpierw od rozmów na temat zdrowego żywienia, czym możemy zastąpić słodycze, które przynosiły dzieci codziennie. Każde dziecko coś słodkiego, czy przez mamę, czy przez babcię ma włożone do pudełka ze śniadaniem. I zaczęliśmy od orzechów, nasion, co to jest, dlaczego należy to zjadać i czy warto zastąpić tego typu przekąski zamiast słodyczy, żeby wyeliminować te słodycze. I zanim nastąpiły zmiany, robiliśmy różne doświadczenia. Wyciskaliśmy sok z tych nasion. Wszystkie dzieci doświadczały, że tutaj jest tłuszcz. Jakie są te tłuszcze? Jakie zdrowe? Dzieci opowiadały w domu, rodzice dopowiadali. I tak to się zaczęło. Na początku jakieś 10 dzieci przyniosło małe pudełeczka, dlatego że ja im podsunęłam pomysł. Ja mówię, słuchajcie, to robimy tak, do śniadanka zamiast jakiegoś tam rogalika zdrowego czy cukiereczka, do śniadanka pakujemy nasionka, żurawinkę, rodzynki, jabłuszka suszone, cokolwiek innego. Na drugi dzień rzeczywiście dzieci przyszły i u nas, żeby to miało taki głębszy sens, prawda, i żeby te dzieci chciały, no to wiadomo, no ktoś coś zrobi, musi mieć nagrodę. I wymyśliliśmy taki system otrzymywania zielonych kropek za przynoszenie zdrowych rzeczy. I początkowo to było 10, później już była cała klasa. Kto nazbiera najwięcej zielonych kropek, otrzymuje nagrodę. Także mamy właśnie taki fantastycznie sprawdzający się system w klasie. Bardzo dużo rozmawiamy, doświadczamy, dlaczego to jest niedobre, dlaczego to jest niezdrowe, bo to, że ja powiem, to absolutnie nie wystarczy. Trzeba umieć to odpowiednio uzasadnić. Także bardzo dużo oglądamy, szukamy na zajęciach komputerowych, wyszukujemy też w internecie, także tutaj łączymy
i umiejętność posługiwania się komputerem, ale i w jakim celu, że dzieci same potrafią znaleźć coś interesującego. I co robimy? Na przykład robimy doświadczenia z Coca-Colą. Dzieci przynoszą swoje ząbki, mleczaki, tak? Mhm. Zalewamy kolą, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja. Co się stanie z tymi ząbkami? Fantastyczne. No niestety nasze doświadczenie zakończyło się tym, że po 5 dniach, kiedy już dzieci, one codziennie oglądały, spoglądały na te ząbki i dostrzegały zmiany, przychodzą na następny dzień, nie ma naszego pojemnika z doświadczeniem, nie ma tego, bo pani woźna myślała, że ktoś po prostu tutaj tyle dni nie dopijał coli, wylała. Katastrofa. No ale już odrobinę dzieci widziały, zobaczyły. Czyli tak naprawdę mówimy o tym, że mamy po jednej stronie mamy tą część teoretyczną, że mówimy dzieciom, co jest dobre, a tak. co jest niedobre. Natomiast z tego, co pani mówi, wnioskuję, że duży procent tej wiedzy przekazywany jest w sposób praktyczny. Dzieci doświadczają, dzieci są zaangażowane tak. w to, tak? Tak, bardzo, bardzo. Niektórych doświadczeń możemy przeprowadzić w domu, jak na przykład, mówię tutaj w tej chwili o doświadczeniach kulinarnych ze zdrowymi wypiekami, ale dzieci przynoszą do szkoły ciasteczka zdrowe, wypiekane przez rodziców, przynoszą i pokazują i mówią i częstują się, wymieniają przepisami i to działa. I to działa dlatego, że naprawdę rodzice są cudowni i fantastyczni i wypiekają razem z dziećmi coś fajnego, coś zdrowego. I one opowiadają, moja mama wzięła 2 banany, wrzuciła jajko i tutaj są ziarenka i widzi pani i to jest no, coś cudownego. One to czują, one chcą to robić. Jaka była reakcja rodziców, bo to mnie też zastanawia i myślę, że naszych widzów również, jaka była reakcja rodziców, kiedy okazuje się, że dziecko przychodzi ze szkoły i oprócz pisania, liczenia, ono zaczyna również, myślę, że edukować również swoich rodziców, że dzisiaj dowiedziało się na przykład o tym, że len ma w sobie olej na przykład. Tak, dzieci są takim fantastycznym ogniwem edukacyjnym i żeby wyedukować czasami, bo moi rodzice są wyedukowani i byli, niektórzy może mniej, a niektórzy bardziej, ale żeby dotarło coś do rodziców, to najlepszym ogniwem jest dziecko. Fantastycznie, bo ja widzę po niektórych dzieciach, w jaki sposób zmienili nawyki żywieniowe, że nie przynoszą już batonów, nie przynoszą pełnych konserwantów, rogali. One tego już nie przynoszą. Przynosiły, ale z tym już koniec, nie ma. I bywają takie sytuacje, kiedy otrzymuję rano SMS-a od mamy, że dziecko przyniesie herbatniki i musi je zjeść, bo nic innego nie było, ale nie chce, że się buntuje i że boi się, że wyjmie coś niezdrowego i jaka będzie reakcja w ogóle nawet innych dzieci, że on tego nie chce. I żeby no, usprawiedliwić niemalże, że no, są takie zabawne sytuacje i rodzicom naprawdę zależy, wszystkie moje dzieci, które przynosiły soki, przynosiły różnego rodzaju herbatki, nie przynoszą. U nas w klasie każde dziecko przynosi wodę i to nie jest tak, że ja powiedziałam, że ta woda jest najzdrowsza. One potrafią fantastycznie uzasadnić, dlaczego właśnie woda, a nie jakiś napój, dlaczego zjadamy owoc, a nie wypijamy soku. One mają no, niesamowitą wiedzę. Czy to było wyzwanie dla pani jako nauczyciela zmierzyć się właśnie z takim zagadnieniem jak odżywianie? Bo jak pani doskonale wie, dzisiaj szkoły są przepełnione dystrybutorami z gotowymi słodkimi napojami, z przetworzonymi batonami i ze słodkimi bułkami. Czy to było dla pani wyzwanie, żeby zmierzyć się z tą ogólnie panującą opinią na temat odżywiania dzieci, że to, co jest w szkole, jest dobre, jednak pani wychodzi poza ten schemat. Pani mówi o zupełnie innych tak, rzeczach. Tak, ja jeszcze tylko powiem tak może 2 słowa na temat mojej szkoły. I tutaj no, ogromna pochwała do szkoły, bo u nas już od wielu, wielu lat dbało się o to, żeby dzieci zjadały zdrowe śniadania. Na stołówce panie kucharki
robiły zdrowe kanapeczki i za złotówkę mogło dziecko zjeść naprawdę coś pysznego, zdrowe śniadanie, gorące kakao czy herbatkę, jeżeli mama nie zdążyła zrobić. Także tutaj szkoła moja bardzo dbała też o takie zdrowe żywienie. Bardzo szybko poznikały chipsy i jakieś tam niezdrowe przekąski. Mhm. W każdym razie, Pani Magdo, przepraszam, bo ja chyba zboczyłam z tematu. Dobrze, bo... Ale dlaczego ja to kontynuuję? Dlatego, że to jest na tej zasadzie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak ja widzę, naprawdę takie zafascynowanie dzieci. One chcą, one są żądne wręcz takich tematów takich tematów o zdrowym żywieniu. One bardzo, bardzo chcą dyskutować. One się dzielą tym. I też, tak jak ja się przyznaję do moich błędów, ja mówię, dzieci, ja też to kiedyś piłam, ale już teraz przeczytałam, wiem, to jest bardzo niezdrowe, bo w tym momencie te dzieci czują się takie rozgrzeszone, że to nie jest tak, że oni coś złego robili, bo pili słodkie napoje, zjadali słodycze. Nie, robiliśmy to, bo wiedzieliśmy, że to jest niezdrowe. Ale w tej chwili wszystko zmieniamy. I to też nie jest tak, że dziecko żyje za karę i no, niczego nie może zjeść, a wiadomo, że są różne sytuacje. Są imieniny, są urodziny klasowe i dzieci przynoszą zawsze cukiereczki. I tak, ale też załatwiliśmy tutaj ten problem, bo oczywiście, że mogą przynieść, bo takie jest życie, nie otacza nas samo zdrowie, prawda? No to jest kwestia wyboru. I dzieci wiedzą i mają świadomość, że jak zjemy sporadycznie, zjemy jednego cukiereczka, nic się nie stanie. Oni sami mówią i sami już wiedzą, że nasza wątroba z maleńką ilością trucizny, to ona sobie poradzi, ale z dużą ilością trucizny sobie nie poradzi. I to jest fantastyczne, dlatego że ja im zawsze daję takie też przykłady z życia. Ja mówię, dzieci, bo z takim niezdrowym żywieniem to jest dokładnie tak samo, jak z odrabianiem prac domowych. Jak jeden raz nie odrobicie pracy domowej, to ja czasami nawet nie zauważę. Dwa razy już spoglądam i patrzę, ale za trzecim razem już mam czerwone światło, ale jeżeli ta sytuacja się powtarza, to w tym momencie niestety za takie złe zachowanie trzeba zapłacić. Dokładnie to samo dotyczy zdrowia. Jeżeli grzeszymy jeden raz, nasz organizm jest cudowny, wspaniały, cierpliwy. Czasami tego nie zauważy, ale jeżeli to się powtarza wiele, wiele razy, niestety wcześniej czy później musimy za to zapłacić. A czym? Chorobą. Także oni wiedzą, oni przynoszą wodę do szkoły. Mamy w klasie sól. Wiedzą no dlaczego. Właśnie. Tak, bo to wszystko musi być naprawdę dla nich bardzo zasadne, bo dziecko w ciemno, ono absolutnie niczego nie będzie realizowało. Tu mamy dwa rodzaje soli, tak? To jest... Tak, mamy dwa rodzaje soli, bo mamy sól himalajską, mamy sól kłodawską. Oni wiedzą, jak się wydobywa sól, jaka to jest sól ze skały, jaka to sól trucizna kupowana tak na półkach sklepowych, jak trzeba wybierać. Dlaczego? Dlaczego trzeba tę wodę solić? Oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że organizm trzeba nawadniać. I dzieci przynoszą swoją wodę, po czym sami przychodzą, bo mamy zawsze tutaj z tyłu właśnie na półce sól i biorą ziarenko soli, wiedzą, że nieduże, że tylko maleńkie ziarenko i wiedzą, że muszą uzupełniać te minerały. I oni mają naprawdę też świadomość, że nie tylko pocimy się po WF-ie, ale w klasie jest ciepło, że skóra paruje. Oni mają ogromną, ogromną wiedzę, bo tylko właściwie wtedy to ma sens, jeżeli oni rzeczywiście zrozumieją problem, na czym to polega, bo od tak sobie mówić... No dokładnie, Pani Basiu, gdybyśmy mieli tak już na zakończenie naszym słuchaczom, widzom, jakąś taką naszą radę, puentę w odniesieniu w kontekście do tego naszego młodego pokolenia. Co Pani jako pedagog, jako nauczycielka mogłaby zasugerować rodzicom w aspekcie właśnie zdrowego odżywiania? W jaki sposób rozmawiać z dziećmi? Jaką radę mogłaby Pani dać naszym widzom? Ja powiem na przykładzie tutaj mojej klasy, że moi kochani rodzice, naprawdę wszyscy, bez wyjątku, cudowny sposób kontynuują to,
co zapoczątkowaliśmy w klasie, bo bez rodzica absolutnie nic nie wyjdzie, nic. I co ja proponuję? To, że warto walczyć, zmieniać nawyki. To nie jest to, że dziecko powie, że lubi i nie mamy żadnego wpływu. Mamy wpływ, bo możemy pokazać, możemy przeczytać coś, możemy pokazać zdjęcia, możemy w jakiś taki dostępny sposób opowiadać o badaniach, które zostały przeprowadzone, że kiedyś było tak, w tej chwili jest inaczej. Uświadamiać dzieci, uświadamiać w jaki sposób odczytywać reklamy. Moje dzieci to wiedzą. Ich już wydaje mi się, że nikt łatwo nie oszuka. Oni mają pełną świadomość. Warto z nimi rozmawiać, bo naprawdę one słuchają, analizują, wyciągają wnioski. To są bardzo mądre dzieci. I tym naszym optymistycznym, rzecz jasna, akcentem kończymy dzisiejszy wywiad. Drodzy rodzice, kochani nauczyciele, warto zaangażować swój czas w to, żeby nasze małe pociechy odżywiały się zdrowo, żeby już od najmłodszych lat edukować je w dziedzinie zdrowego życia i odżywiania, bo to nam zaprocentuje. Dziękuję Pani Basiu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za obejrzenie naszego materiału. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do wspólnego działania. Nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem non-profit, a więc im będzie nas więcej, więcej członków, więcej wsparcia, będziemy mogli bardziej oddziaływać na społeczeństwo, na środowisko. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam bardzo do zasilania naszej organizacji, zachęcam do zostania naszym członkiem.